To wielki przywilej być w zborze w Dandenong. It is a huge privilege for me to be found in the Dandenong Polish Church. Chciałbym najpierw podziękować bardzo serdecznie kierownictwu waszego zboru za bardzo miłe i uprzejme zaproszenie. To start with, I would love to thank the administration of the church for inviting me here. Zawsze przyjemnie jest być w waszym zborze, widzieć dużo twarzy, znajomych i może mniej znajomych. It is always my pleasure to be present in your church and to see many faces that are familiar to me and some that are not so familiar. Dobrze jest być w sabat w kościele i wielbić razem Pana Boga. It is good to be in the house of the Lord on the Sabbath and to give glory to God. Chcę wam przekazać najlepsze pozdrowienia od waszej siostry Adelaidy. I wish to convey to you greetings from your sister church in Adelaide. Adelaida bardzo serdecznie was pozdrawia i cieszymy się, że możemy być w siostrzanych relacjach ze zborem w Dandenong. The Adelaide church is very keen for me to pass on their greetings and their sincere greetings for the sisterly church relationship that we have. Ponieważ Dandenong to jest rodzaj męski, a Adelaida to jest rodzaj żeński. Because Dandenong is a male term and Adelaide is a female name. Myślę, że ta kombinacja jest bardzo piękna w kontekście duchowym oczywiście. I believe that this is a wonderful comparison in the context of spirituality. Ogromnie się cieszę, że możemy być razem. And I'm very glad that we can be together today. Czasu nie mamy za wiele. We do not have much time. Brat tutaj postawił mi wyzwanie, że będę przemawiał tylko do dzieci. The brother offered me a challenge here that I would speak only to the children. Rozumiem, że my wszyscy jako wierzący jesteśmy Bożymi dziećmi. And my understanding is that we are all children of God. Ale te dzieci w wieku dziecięcym chciałbym również, żeby dzisiaj zostały nakarmione. But I also wish to make sure that the infants, the children in age are also spiritually filled. Dlatego, że po to przychodzimy do kościoła, aby zostać, aby znaleźć pokarm, odpowiedni pokarm dla każdego. Because this is the reason why we come to church, to find the appropriate spiritual food for each day. I przyjeżdżam do was nie jako wielki pastor czy jako wielki teolog. And I don't feel myself to come to you as a great theologian or pastor. Ale przyjeżdżam do was jako sługa Ewangelii. But I come before you as the servant of the gospel. I chciałbym, abyśmy dzisiaj znaleźli w Ewangelii i w Słowie Bożym pokarm, który zabierzemy z tego miejsca do domów. And my wish for you today is that we will all find spiritual food in what is said here today, food that we can take back home with us. Dlatego, że jakość pokarmu, który spożywamy, wpływa na jakość naszego życia, zarówno w aspekcie fizycznym, jak i w aspekcie duchowym. Because the quality of the food that we consume affects the quality of our life, equally in the spiritual realm as in the physical realm. Panie Boże, Ty wiesz i znasz nas, tak jak siedzimy na tym miejscu. Dear Father, you know us as we sit here in this place. I wiesz, po co przyszliśmy tutaj. And you know why we have come here. Panie Boże, niech Twój Duch dotknie moich warg. Father, let your spirit touch my lips. Niech Twój Duch dotknie serc ludzi, którzy są zgromadzeni na tym miejscu. Let your spirit anoint the hearts of those who are gathered here today. Abyśmy wspólnie razem przeżyli coś wielkiego ku Twojej chwale. So that together we may experience something wonderful to your glory. W imieniu Jezusa o to prosimy. I pray this in Jesus' name. Amen. Amen. Osobiście lubię dramat. Personally, I enjoy drama. Kiedy siedzisz przykuty na krawędzi krzesła albo ławki. When you're sitting on the edge of your seat. I z zapartym tchem oglądasz akcję, czy to na scenie, czy to na ekranie. And holding your breath back as you watch the action on the screen. Faktycznie w Biblii mamy wiele takich historii, które podobne są do dramatu. In fact, we have many such stories in the Bible that are similar to a drama. Na przykład historia opisana w Księdze Rodzaju w rozdziale od 6 do 11 to jeden wielki dramat. For instance, the story that was described in Genesis from chapter 6 to 11 is one huge drama. Historia Noego jest wypełniona tragedią i triumfem ludzkiego doświadczenia. The story of Noah is filled with human triumph and trial. Jest to historia o wielkiej powodzi. It is the story of a great flood. Faktycznie jest to historia o dwóch wielkich powodziach. In fact, it's the story of two great floods. Jest to historia o powodzi zła, które zdominowało życie na tamtym świecie. It is the story of a flood of evil that dominated the antediluvian world. I powodzi odświeżającej, odradzającej wody, która oczyszcza i odradza. And also the flood of a cleansing tide, which
causes rebirth and regrowth. Historia, którą będziemy dzisiaj analizować, jest przedstawiona w Biblii w kontekście historii stworzenia. The story which we will analyze today is presented to us in the context of creation. Możemy powiedzieć, że historia potopu jest jak gdyby kontrapunktem dla historii stworzenia. We could say that the event of the flood is a counterpoint to the event of creation. Kiedy czytamy na temat stanu ludzi przed potopem, to naprawdę nie mieści się w głowie, jak szybko grzech mógł uczynić tak wielkie spustoszenie. When we read about the state of the people of the antediluvian world, we must be amazed at the rate at which evil spread throughout that world in that time. Historia Noego jest dramatem na temat wierności jednego człowieka i jego rodziny i na temat długości próby, którą zastosował wobec niego Pan Bóg. The story of Noah is a story of a faith of one man and his family in the face of trials that were sent on him. Chciałbym dzisiaj skoncentrować się tylko na punkcie kulminacyjnym tej historii. Today I would like to focus on the culminating point of this story. I chciałbym zaprosić was, abyście otworzyli wasze Biblię. And I would like to invite you to open your Bibles. Jeżeli pozwoliliście, aby Biblia towarzyszyła wam dzisiaj na tym nabożeństwie, musicie ją otworzyć teraz razem ze mną. If you've brought your Bible to accompany you to this service today, I would invite you to open it now. Chodźmy do Księgi Rodzaju, do 8 rozdziału. Let's go to Genesis chapter 8. I przeczytamy wersety od 14. And we will begin our reading in verse 14. A w drugim miesiącu 27 dnia tego miesiąca ziemia całkowicie wyschła. By the 27th day of the second month the earth was completely dry. Wtedy rzekł Bóg do Noego: wyjdź z arki ty i żona twoja i synowie twoi i żony synów twoich, którzy są z tobą. Then God said to Noah, come out of the ark, you and your wife and your sons and their wives. Wyprowadź z sobą wszystkie zwierzęta, które są z tobą, wszelkie istoty żywe, ptactwo, bydło i wszelkie płazy pełzające po ziemi. Bring out every kind of living creature that is in with you, the birds, the animals and all the creatures that move along the ground. Niech zarodzą się na ziemi, niech rozradzają się i rozmnażają na ziemi. I wyszedł więc Noe z synami swymi i z żoną swoją i z żonami synów swoich, którzy z nim byli. So they can multiply on the earth and be fruitful and increase in number upon it. So Noah came out together with his sons and his wife and his sons' wives. I wszystkie zwierzęta, wszelkie płazy, wszelkie ptactwo, wszystko co się porusza na ziemi według rodzajów ich wyszło z arki. All the animals and all the creatures that move along the ground and all the birds, everything that moves on the earth came out of the ark, one kind after another. Gdybyśmy zaczęli tę historię analizować z tego miejsca, to minęlibyśmy całą wielką akcję, która wcześniej się już rozegrała. If we began to analyze this story from this very point, we would miss all of the action that occurred prior to this. Opuścilibyśmy cały kontekst i całą zawartość tego dramatu. We would have missed the whole context and the content of this drama, który opowiada nam na temat doświadczenia łaski, which speaks of the challenge of grace, of the trial of grace. Dlatego ważne jest, żebyśmy na chwileczkę przypomnieli sobie, co jest zapisane w 7 rozdziale Księgi Rodzaju. So it is important for us to remind ourselves of what is written in chapter 7 of Genesis. Ale niestety nie mogę czytać tej historii, bo nie mamy czasu na to. And unfortunately I haven't got time to read this part. W tym opisie dowiadujemy się, że świat znajdował się w stanie ruiny i zapoznajemy się z małym kościołem, który był w tym czasie zorganizowany przez Noego i jego rodzinę na James Street w Dandenong. Suffice to say that this is a story of a man and his family who were organizing a church in James Street in Dandenong. Możemy powiedzieć, że ten kościół znalazł się jak gdyby pomiędzy dwoma skałami. And we could say that this church was found between a rock and a hard place. Noe musiał wybrać pomiędzy budowaniem arki i czymś, czego nigdy wcześniej nie robił, nie miał pojęcia o tym, co to znaczy zbudować statek. And Noah had to make a choice. He had to make a choice between something that he had no idea about, and that was to build an ark. Miał to zrobić po to, aby ochronić swoją rodzinę. And he had to do this in order to save his family. Kościół. His church. Arka miała być miejscem ucieczki przed deszczem. The ark was to be a place of refuge before the rain. Miała być czymś, czego nigdy wcześniej nie widział ani o czymś takim nie słyszał. It was to be something that he had never heard of or seen before. Albo
musiał zmierzyć się z pośmiewiskiem ze strony ludzi, którzy żyli w tamtym czasie, w tamtym społeczeństwie. He had to choose between doing this and facing the ire of the people who lived in that day and facing their ridicule as well. Czyż wokół tego miejsca nie jest wielu ludzi, którzy śmieją się z tego, co my robimy w tej chwili? For isn't it true that there are many people who are ridiculing us in what we are doing here at this time? Jak wiele jest ludzi, dla których bycie w kościele jest po prostu marnowaniem czasu? How many people are there who, for whom being and participating in a church is a complete waste of time? A nawet są ludzie tacy, którzy są w tym kościele i dla których też bycie w tym kościele jest jak gdyby robieniem czegoś ze względu na rodziców. And also there are many people who are also present in the church, but they're only in the church because the parents forced them to be here. To był ten jeden wybór, którego Noe musiał dokonać. To była ta skała, to twarde miejsce, które polegało albo na posłuszeństwie Bogu, albo na nieposłuszeństwie Bogu. And this was Noah's rock and a hard place. It was the point at which he had to decide whether he would be faithful to God or not faithful to God. Odnajdujemy Noego pod koniec tego rozdziału, kiedy zaczyna upadać deszcz i nadeszła powódź. Towards the end of the chapter we find Noah as the rain is starting to fall and the flood is starting to rise up out of the I wiemy, że Noe w tym momencie wraz ze swoją rodziną oraz całym światem zwierząt jest zamknięty w arce. And we know that at this moment Noah, his whole family and all the animals that were in the ark are closed to the outside world. Powiedziawszy to, chcę teraz wyciągnąć kilka duchowych lekcji, które możemy się nauczyć z tej historii. And having said this, I would like to draw out a few spiritual lessons that I would like to present to you today. Jest jedna rzecz, o której Biblia nie mówi nam, mianowicie jak długo Noe miał być w arce. There's one thing that Noah didn't know and that was how long he was to be in the ark for. Nie ma żadnego zapisu, w którym Pan Bóg powiedział do Noego, będziesz w arce 10 dni albo 10 lat. There's nothing written to say that God said to Noah, you're going to be in this ark for 10 days or 10 years. Tak więc Noe przez wiarę przebywał w arce w czasie tej niesamowitej powodzi, która była na zewnątrz arki. So Noah by faith took refuge in the ark from the flood that was all around the ark. Czy widzisz powód, dla którego ty dzisiaj znajdujesz się w tym miejscu? Can you see the reason why you are found here in this place? Otoczony powodzią ludzi, którzy nie wierzą Bogu. Surrounded by a flood of peoples who do not believe in God. Wyobrażam sobie, że Noe mógł odczuwać, że Pan Bóg o nim zapomniał. I believe that Noah might have felt that God had forgotten him. 6 miesięcy w tej skorupie, która bujała się na wszystkie strony. Czy jest możliwe, że wierny Noe czuł się, jak gdyby Pan Bóg zapomniał o nim? 6 months bobbing on the waters in this little shell of a boat, Noah could have felt that God had forgotten about him. Czy czasami nie jest tak, że nam wszystkim czasami wydaje się, że Pan Bóg jak gdyby o nas zapomniał i że ta cała Jego obietnica o uratowaniu jest jakąś wielką mrzonką? And may it be that we too are wondering whether this whole promise that God made is just some fairy tale? Jak często w naszym życiu dzieje się tak, gdy przeżywamy różne powodzie, wydaje nam się, że one są bez końca. How often we encounter various floods during the course of our life and we may feel that they are without end. Zwłaszcza takie powodzie, które dzieją się w naszym życiu nie z naszej winy. Particularly those floods that occur in our lives not as a result of our own doing. Spodziewamy się, że skończą się one w pewnym momencie. We hope that they will come to a close at some point. Ale kiedy nie kończą się, czujemy to napięcie i czasami pretensje do Pana Boga. But as they continue on, we feel unease and we sometimes blame God. Tak więc nie powinniśmy być zbyt surowi dla Noego, kiedy mówimy, że być może był on zniecierpliwiony. So we shouldn't be too hard on Noah if we suggest that he might have felt a little bit anxious and a little bit disappointed. Mm-hmm. Yes. Powiedziałem, że Noe myślał, że Pan Bóg zapomniał o nim na podstawie sformułowania, jakie znajduje w rozdziale 8, wiersz 1. I make this comment about Noah maybe feeling a little bit left out and forgotten on the text that is in chapter 8 and verse 1. Zobaczcie, jak tam jest powiedziane. Potem wspomniał Bóg na Noego. Take note of what it says here. And it says, but God remembered Noah. Ja lubię ten przekład, z którego ty przeczytałeś ten tekst. The pastor prefers the version that I have in this Bible. Bowiem ten tekst zaczyna się od słowa ale. Because ale Bóg wspomniał na Noego. But God remembered Noah. Lubię śledzić w Biblii te teksty, które zaczynają się od słowa, ale Pan Bóg coś.
I enjoy reading the texts that start with "and God" and goes on to say what. Ponieważ słowa te w Biblii zawsze są preludium do czegoś wielkiego, co będzie miało miejsce. Because most often this is a prelude to something incredible that follows. Mamy więc tutaj wyrażenie, ale Bóg wspomniał Noego. And here we have the expression, but God remembered Noah. Musimy pamiętać, że w języku oryginału słowo wspomnieć wcale nie oznacza przypomnieć sobie o czym się zapomniało. And we must remember that in the original text, the word remembered doesn't necessarily mean to remind oneself of something that happened in the past. Słowo wspomnieć oznacza podjąć konkretną inicjatywę, konkretne działanie, konkretną akcję. The word remembered in the original more likely aligns with to take a certain action. Gdy Pan Bóg mówi do nas, pamiętaj o dniu sabatu. When the Lord says to us, remember the Sabbath day. To nie jest powiedziane, że ludzkość zapomniała o dniu sabatu. It doesn't necessarily say that the humanity has forgotten about the Sabbath. Ale raczej ty wiesz o tym, ale nie robisz tego. But the original more likely aligns to you know of it, but you're not doing it. Podejmij jakieś pozytywne działanie. Take a positive action. Zrób coś z tym, o czym wiesz. Do something with what you know about. Tak więc Pan Bóg przypomniał sobie na Noego, aby pokazać, że chce zrobić coś dla niego. So it says God remembered Noah in order to do something for him. Zobaczmy na ten pierwszy wiersz ósmego rozdziału. Ale Bóg wspomniał na Noego i na wszystkie zwierzęta, i na wszystko bydło, które było z nim w arce. And again, verse 1 of chapter 8 of Genesis, but God remembered Noah and all the wild animals and the livestock that were with him in the ark. I teraz jest opis tego, co Pan Bóg robi dla niego. And now there's a description of what God is going to do for him. Pan Bóg sprawił, że powiał wiatr po ziemi i wody zaczęły opadać. And he sent a wind over the earth and the waters receded. Pan Bóg czyni coś pozytywnego dla Noego. The Lord did something positive for Noah. Właśnie w tym możemy zobaczyć wielką manifestację łaski. And in this we can see the wonderful manifestation of grace. I zaczynamy rozumieć rozmiar Bożej łaski. And we begin to understand the measure of God's grace. Pan Bóg spowodował, że zaczął wiać wiatr. God caused it that a wind began to blow. Miłosierdzie, które jest przywrócone ponownie, jest zawsze lepsze niż to miłosierdzie, które trwa cały czas. Czy nie jest tak w naszym życiu? The grace that is shown during hard times is valued much more than the grace that is shown after the hardship has. Powiem wam, że gdy zgubię coś i później to odnajdę, to cieszę się z tego bardziej niż wtedy, gdy to miałem. And we note that often when we find something that has been lost, we appreciate it and are rejoicing much more than when we had it prior to losing. Kiedykolwiek upadamy i pojednamy się z Bogiem, czujemy, że jesteśmy połączeni z Nim ponownie. Odczuwamy radość z tego powodu. Whenever we have fallen and then we are reconciled with God, we rejoice at this reconciliation. Jedna z rzeczy, którą powinniśmy podkreślić, jest ta, że kiedy przeciwności pojawiają się w naszym życiu. One thing that we must emphasize is that when forces are stacked against us in life. Kiedy nadchodzi potop, kiedy nadchodzi kryzys w naszym życiu. When our floods come and a crisis comes into our lives. One nie zawsze będą usunięte natychmiast. They may not necessarily be done away with immediately. Wiecie, my jesteśmy przygotowani i przyzwyczajeni w naszym społeczeństwie, że kiedy prosimy Pana Boga, chcielibyśmy, żeby odpowiedział nam natychmiast, od razu. You see, for we are conditioned in our society that when we ask God for something, we want Him to act immediately. Chciałbym wam pokazać, że w historii Noego widzimy, że Pan Bóg nie działa natychmiast w tym momencie, kiedy chcemy tego. And I want to illustrate to you in the story of Noah that God does not necessarily act immediately when Noah wants him to. Chciałbym, abyśmy zauważyli, że kiedy Pan Bóg działa, to takie działanie zawsze wymaga czasu. I want you to note that when God acts, his actions require time. Potrzebny jest czas, aby Boża łaska została zamanifestowana i wprowadzona w życie. We require time for God's grace to be manifested and entered into our life. Oto powód, dla którego zatytułowałem to nasze dzisiejsze studium Miara łaski. And this is the reason why I entitled today's this course as a measure of God's grace. Nie jest to tylko miara w kategoriach długości
ale także w kategoriach jakości Bożej łaski. It's not only a measure in the terms of length or breadth, but also in the quality of God's grace. To pokazuje nam, że tak jak ziemia nie zostanie zatopiona w ciągu jednego dnia, tak też nie wysycha w ciągu jednego dnia. It shows us that as the earth was not flooded overnight, it certainly didn't dry out overnight. Dlatego chciałbym jeszcze pokazać wam kilka rzeczy z tej historii, które pokazują nam miarę łaski Bożej. I would also like to highlight a few other parts of the story that portray to us. Popatrzcie do wersetu drugiego. Zamknęły się źródła otchłani i upusty nieba i ustał deszcz z nieba. This is verse 2 of chapter 8 of Genesis. Now the springs of the deep and the floodgates of the heavens had been closed and the rain had stopped falling from the sky. I stało się to wtedy, gdy Pan sprawił, że powiał wiatr po ziemi. And all this happened when God caused the wind to blow on the earth. Chciałbym, abyśmy nieco inaczej spojrzeli na ten wiatr. I would like us to look at this wind from a slightly different angle. Wiatr, o którym tutaj jest mowa, może być w naszym życiu wiatrem możliwości i okoliczności. The wind that we speak of here could be a wind of opportunity or a wind of circumstance. Ale może być także wiatrem, który w języku biblijnym jest wiatrem Ducha Świętego. But speaking in the biblical language, it could also signify the wind of the Holy Spirit. Wiatrem, który na początku, gdy ziemia była stwarzana, Pan Bóg tchnął swój dech żywota i w tym momencie powstało życie na ziemi. The wind that was present at the creation of the earth, when we read that the Spirit was over the waters and things began to be created. Powiedziałem, że historia z potopu i historia stworzenia są jak gdyby kontrapunktem do siebie. I made the statement that the story of creation and the story of the flood seem to be counterpoints in each other. Teraz ten sam wiatr powiał i pojawiło się nowe stworzenie. And here we find that the same wind blows and a new creation is noted. I czytamy w wersecie drugim: zamknęły się źródła otchłani i upusty nieba i ustał deszcz z nieba. And again we read verse 2, now the springs of the deep and the floodgates of the heavens had been closed and the rain had stopped falling from the sky. Zwolna ustępowały wody z ziemi i wody zaczęły opadać po upływie 150 dni. The water receded steadily from the earth. At the end of the 150 days the water had gone down. Widzicie, ile czasu to zajęło? Can you note the time that it took for this to happen? To jest właściwie wymiar Bożej łaski. In a sense, this is a measure of God's grace. Czasami potrzebny jest jeden dzień. Sometimes he needs only one day. Czasami potrzebne jest jedno słowo. Sometimes he needs only one word. A czasami potrzebne jest 150 dni. And another time he needs 150 days. To jest ten sam Bóg. It's the same God. Ale ma inny wymiar czasu. But he has a different measure of time. I czytamy dalej: i osiadła arka w siódmym miesiącu, 17 dnia tego miesiąca na górach Ararat. And we read on, and on the seventh day of the seventh month, the ark came to rest on the mountains of Ararat. Zawsze zachwycam się, gdy patrzę na ten tekst. I'm always amazed when I read this text. Ponieważ on przypomina mi, że Pan Bóg w swojej łaskowości zawsze znajduje miejsce odpoczynku dla nas. Because it reminds me that in God's grace he finds us a place to rest each time. Pan Bóg zawsze znajduje miejsce odpoczynku od naszych ucisków, od kłopotów, od problemów, które mamy. He always finds us a refuge from all the trials, tribulations and problems that we have. Kiedy nadchodzi potop i zmywa nas i czujemy się jak piórko, które płynie z prądem rzeki. When the flood comes and sweeps us away and we may feel like a little feather on the torrent. Drodzy braterstwo, chcę powiedzieć, że możemy być zawsze pewni, że Pan Bóg znajdzie miejsce odpocznienia dla nas. I want to say that God will always find a resting place for us. Bardzo ważne jest jednak to, aby pamiętać, że jest to tylko miejsce odpoczynku. But it's important for us to remember that it is only a place for resting. Jest to miejsce, gdzie tylko odpoczywamy tymczasowo. It is a place where we catch our breath temporarily. W większości przypadków, jak tutaj siedzimy, jesteśmy emigrantami. Most of us sitting here are migrants. Jesteśmy tutaj tymczasowo, przyszliśmy tutaj tymczasowo. We are here presently, but only for a short time. Również dla Noego nie było to zakończone doświadczenie. And so it was for Noah that this wasn't the end of the story. Nie mógł on powiedzieć: aha, no to teraz zapuszczamy korzenie. It wasn't a moment where he leaned back and said, aha, now we can
put our roots down. Nikt nas już stąd nie ruszy do końca świata. And no one will move us from this spot till the end of the earth. Ale to, co Pan Bóg chciał mu dać, but that which the Lord wanted to bestow on Noah, to był moment odpoczynku i refleksji, was this moment of rest and reflection, aby mógł się zregenerować przed dalszą podróżą. So that he could be renewed and regenerated for an ongoing. Gdy myślę o duchowym wymiarze tej prawdy, jaki koncept odpoczynku ma Kościół? If we were to see this from a spiritual perspective, in what context does the church have a rest period? Czy Kościół jest instytucją w ruchu, w marszu? Czy Kościół jest instytucją, która usiadła, żeby do końca świata siedzieć w jednym miejscu? Is the church an organization that is marching onward and forward, or is the church an organization which is rooted in one spot? Czy Kościół jest miejscem, do którego ludzie mają przyjść? Czy Kościół jest instytucją, która ma pójść tam, gdzie są ludzie? Is the church an institution to which people come in, or is the church an institution that goes out to the people? Zobaczcie na wers 5 i 6. A wody nadal opadły aż do 10 miesiąca. W miesiącu 10, pierwszego dnia tego miesiąca ukazały się szczyty gór. Note verses 5 and 6. The waters continued to recede until the 10th month, and on the first day of the 10th month, the tops of the mountains became visible. Po 40 dniach otworzył Noe okno, które uczynił. After 40 days, Noah opened the window he had made. Wiecie, nawet pobieżna lektura tego tekstu zwraca nam uwagę na niesamowitą ilość liczebników, które w tej historii się pojawiają. You notice that even a cursory reading of this story indicates a number of dates and time periods noted. To jest ogromnie ciekawe, numery, które są tutaj, tyle i tyle dni, tyle i tyle miesięcy, tyle i tyle okresów. Bardzo ciekawe to jest. It's very interesting to know the number of days, the number of periods, the number of months and so on. Kiedy przechodzisz przez potop w swoim życiu. When you are battling the flood in your life. I w końcu znajdziesz się na miejscu odpoczynku. And eventually find yourself at a place of rest. Wiecie, zawsze jest dobrze sprawdzić, gdzie się znajdujemy, gdzie osiedliśmy. It's pretty important to check where you have rested. Nie ma nic złego w tym, gdy pytamy Pana Boga, gdzie się znajdujemy. There's nothing wrong in asking of God, where are we, Lord? Nie ma nic złego w tym, że sprawdzamy, czy wszystko jest w porządku, w jakim powinno być. There's nothing wrong with checking that everything is fine as it should be. Tak więc czytamy historię, że Noe otwiera okno i wypuszcza kruka. And so we read that Noah opens the window and lets a bird fly. Niektórzy ludzie mówią, że jeśli coś sprawdzasz, to znaczy, że jesteś arogancki lub jesteś niedowiarkiem. Some people say that if you need to check, that means either you're arrogant or you're weak in your faith. Ale to nie jest prawdą. But that's not true. Pan Bóg chce, abyśmy sprawdzali. Bóg chce, żebyśmy wiedzieli, ponieważ właśnie wtedy może On komunikować swoje idee. God wants us to test things. And that enables us him to communicate his ideas. Dlatego to us. Sprawdzaj, zawsze sprawdzaj, gdy znajdujesz się w środku problemu i pytaj: Boże, gdzie ty jesteś w tym wszystkim? Czy to jest miejsce dla mnie? So check, always check when you're in the depth of your problems, is this the place for me? Werset 7 mówi nam: Noe wypuścił kruka, który wylatywał i wracał, aż wyschły wody na ziemi. And in the 7th verse we read and sent out a raven, and it kept flying back and forth until the water had dried up from the earth. Chciałbym, żebyście zauważyli, że kruk jest ptakiem, który zjada martwe rzeczy. I want you to note that a raven is a bird that eats prey. Kruk jest ptakiem, który zjada rzeczy, które się rozkładają. A raven is a bird that eats matter which is decomposing. Jest to ptak z rodziny sępów. It is a bird in the hawk family. Kruk nie wrócił do Noego, ponieważ w pewnym momencie znalazł martwe ciała zamordowanych ludzi. The raven didn't return to Noah because he must have found the rotting corpses of those who had drowned. Zostały one odsłonięte i kruk miał wspaniały czas. Those corpses had been revealed when the waters receded and the raven had plenty to eat. Kiedy czytałem ten fragment, pomyślałem, że kruk może reprezentować naszą cielesną naturę. I thought as I read this story that the raven might represent our human nature. Która lubi pożywiać się martwymi, rozkładającymi się rzeczami tego świata. The human nature which so often feeds on the decomposing matter of this world. O przyjaciele, czasami widzę, w jaki sposób ludzie w zborze posiadają kruczą naturę. Friends, I so often see members in the church
portraying this human aspect of nature. Boli mnie to czasami, w jaki sposób lubujemy się. It hurts me w konsumpcji to say, rozkładających się rzeczy, które są wokół nas. How much we rejoice and how much we consume of the corruption and decay around us. To jest bardzo ważne, abyśmy potrafili to zrozumieć. And it's so important for us to understand this concept. Czy powinniśmy wysyłać naszą cielesną naturę na zewnątrz, aby sprawdzić, gdzie się znajdujemy w naszych relacjach z Bogiem? Should we be sending our human nature to check where we have landed, where we are in our relationship with God? Drodzy przyjaciele, to doprowadzi nas do jeszcze większego i głębszego problemu. Brothers and sisters, if we do so, it will cause us even greater problems. Ponieważ zawsze znajdziemy coś brudnego, czym możemy się podzielić i nie wrócić do Boga. Because we will always find something dirty that will prevent us from returning. Nie chciałbym teraz analizować wielu przykładów z życia pastorów, którzy w pewnych momentach wyszli na zewnątrz, ale niestety nie wrócili z powrotem do. I don't want to take the opportunity to hear it, here to look into the lives of even many pastors who have strayed from God and not returned. Zobaczcie na werset 8. Note verse 8. Potem wypuścił gołębicę, aby zobaczyć, czy opadły wody z powierzchni ziemi. Then he sent out a dove to see if the water had receded from the surface of the ground. Chciałbym wam powiedzieć, że gołębica nie tylko w Biblii, ale również i w naszej kulturze jest symbolem pokoju. I would like you to note that a dove, not only in the Bible, but even in our own times, is a symbol of peace. Wierzę, że gołębica jest symbolem nawróconej natury. And I would like to suggest that the dove is a symbol of our repentant nature. Jest symbolem ducha, którego Pan Bóg włożył do nas. It is a symbol of the spirit that the Lord has placed in us. Ta gołębica to sam duch w nas. That dove is the spirit himself. Nie przez przypadek w momencie, kiedy Jezus wychodzi z wody w czasie chrztu, Duch Święty w postaci gołębicy spoczywa na nim. It is not by chance that when Christ is coming up out of the water following his baptism that the spirit rests on him in the form of a dove. Drodzy braterstwo, musimy sprawdzać rzeczywistość, która jest wokół nas przy pomocy ducha. Brothers and sisters, we must check the reality that surrounds us with the aid of the Spirit. Odczytać sytuację potopu. And to read the situation. Zobaczyć, co się dzieje po potopie przez soczewkę Biblii, przez obiektyw refleksji i relacji z Bogiem. To see what is happening around us in the context of our relationship with God. To jest właśnie symbolika, która w tej historii reprezentuje gołębica. This is the symbolism here that's associated with that dove. I w wersecie 9 czytamy: Noe wysyła gołębicę, aby sprawdzić, czy woda opadła z powierzchni ziemi, ale gołębica nie znalazła niczego, gdzie by mogła osiąść. And we read in verse 9, but the dove could not find no place to set its feet because there was water over all the surface of the earth, so it returned. Wiecie, chciałbym, żebyście coś zrozumieli na temat natury ptaków. I would like you to understand something of the nature of birds. Czy patrzyliście kiedyś na ptaka po to, żeby zobaczyć wymiar jego stóp? Have you ever been observing a bird to see the size of its feet? Czy zauważyliście, jakie są proporcje stóp ptaka do jego całej powierzchni? Have you ever noted the proportions of the foot area versus the rest of the bird's body? Są one naprawdę bardzo maleńkie. In fact, the feet are so small. To, co mówi nam ta historia, and this is what this story tells us. To jest to, że jeżeli działamy przez ducha, to znajdujemy bardzo mało substancji tej porneia wokół nas. That as we check the surroundings, we find so much, so little substance around us. And this word porneia, that's not what I'm familiar with. Ale ja jestem I am familiar with that. Porneia means pornografia. Well, there you go. There is so much pornography around. My lubimy czasami wyjść i naszymi łapkami postawić na gruncie, który jest niedobry, zły dla każdego z nas. We often like to go out and explore and put our feet down in this pornography which is present all around us. Ponieważ działamy przez Ducha Bożego, gołębica nie mogła znaleźć miejsca dla siebie i wróciła. And in the word of God we read that this dove could not find a place to put its feet down and so it returned. Czasami życzyłbym sobie, abyśmy jako chrześcijanie mieli nogi słonia, chcielibyśmy, żebyśmy mieli nogi słonia, a nie nogi ptaka.
Sometimes I feel that as Christians we would like to have an elephant's foot rather than the foot of a bird. Mam nadzieję, że zauważyliście, że wykorzystuję ten opis jako metaforę. I'm hoping that you understand that I'm using this portrayal as a metaphor. Jako pewnego rodzaju przypowieść. As a form of a story. Ponieważ historia ta może mieć, może nas wiele nauczyć. Because this story can teach us so much. I to nie jest jedynie historia o starożytności i o jakimś tam patriarsze Noe. And it's not just a story of the antediluvian world and some patriarch called Noah. O której ludzie, o której dzieci lubią śpiewać piosenki. Story of which the children enjoy singing many songs. Historia ta posiada swoją wartość. This story contains a lot of wisdom. I jest istotna dla tych, którzy muszą dzisiaj zmagać się z wyzwaniami życia. And is relevant to those who are struggling with life's issues today. Popatrzcie, ten werset 9 mówi nam, że gołębica nie znalazła niczego, gdzie by mogła postawić swoją nogę i wróciła do Noego, do arki, bo wody na powierzchni były, bo wody były cały czas jeszcze na powierzchni. And again, let's note verse 9, but the dove could find no place to set its feet because there was water over all the surface of the earth. I popatrzcie na ten tekst. I wyciągnął rękę i pochwycił ją i wniósł ją do siebie, do arki. And I guess we're reading now in verse 9 still. And brought it, that's it. And he reached out his hand and took the dove and brought it back to himself in the ark. Drodzy, chciałbym, żebyśmy zauważyli kolejną lekcję. Brothers and sisters, I would like you to note the subsequent lesson. Noe nie powiedział do jednego ze swoich synów: "Ej, wyskocz tam i weź tą gołębicę." Noah didn't call out to one of his sons, "Hey, you go out there and grab this dove." Well, to jest to, co czasami my robimy. My lubimy posłużyć się kimś innym do zrobienia jakichś podrzędnych rzeczy. This is something that we often like to do. We like to send others to do our bidding. Czy mógłbyś to uczynić dla mnie? Can you do this for me? Noe również mógł powiedzieć coś takiego. Noe could also say something similar. Ale zobaczmy, co on robi. On wyciąga swoją rękę i on osobiście przyjmuje tą gołębicę na swoją rękę. But let's note what he does. He stretches out his own hand and accepts the dove back into the ark. Przypomina mi to metaforycznie o naszych relacjach z Bogiem. It reminds me metaphorically of our relationship with God. Nie możemy posyłać kogoś, aby wziął dla nas nasze zbawienie. We can't send someone else to receive our salvation on our Jeżeli own. Jesteś młodym człowiekiem w tym zborze, nie licz na to, że twój tato albo twoja mama załatwią to dla ciebie. If you're a young man or woman in this church, don't count on your mom and dad to organize your salvation. Musisz osobiście wyciągnąć rękę i przyjąć ową gołębicę. You personally have to extend your hand and accept that dove. Wiem, że jest wiele kazań i wielu mówców lubi mówić na temat namaszczenia duchem. I know that there's been many sermons preached on the outpouring of the Holy Spirit. Ludzie chcą, żebyśmy wierzyli, że możesz iść do jakiegoś miejsca, ktoś położy na ciebie ręce i dostąpisz jakiegoś wielkiego namaszczenia. I know that often we hear and people believe that you can go to some special place and people will lay their hands on you and you'll receive the Holy Spirit. I to jest ta wielka zewnętrzna manifestacja ducha. And this is great evident outpouring of the Holy Spirit. Według mojego zrozumienia Pisma Świętego, according to my understanding of the scriptures, namaszczenie polega na tym, że duch wchodzi do nas do środka i jest manifestowany na zewnątrz nas. My understanding of the anointing of the Holy Spirit is that it comes into us and its fruits are visible outside. Duch nie penetruje z zewnątrz do środka, duch penetruje ze środka na zewnątrz. The Spirit doesn't penetrate from the outside in, but penetrates from the inside out. Tak więc, gdy mamy namaszczenie, to zaczyna się ono od pełni ducha w środku, a nie na zewnątrz. So as we are anointed by the Holy Spirit, this is evident from the inside out, not the other way around. Dla mnie jest to piękna ilustracja całego procesu zbawienia. To me, this is a wonderful illustration of the whole process of salvation. Czasami patrzę na mój zbór i jak gdyby tęsknię, tak mówię, co ja bym tu jeszcze mógł dla nich zrobić? Sometimes I look upon my church and longingly I ask myself, what else can I do for these? Czy jest coś, co ja mógłbym dla tych kochanych ludzi zrobić? Is there still something that I could do for these wonderful people? Mówi się czasami o tym, że zbór ma low maintenance i high maintenance. Sometimes we talk about the church being a low maintenance church and other times a high maintenance church. Ja nie wiem, jakim zborem jest Dandenong. I don't know what sort of a church the Dandenong church is. Ale znam takie zbory, które mają high maintenance. But I do know some churches that are very high maintenance churches. Bratestwo, chcę wam powiedzieć, że w tym tekście tutaj jest napisane, że ty musisz być low maintenance, ty musisz sobie sam wziąć
do ręki gołębicę i umieścić ją w sobie. But brothers and sisters, the text tells me that you must be a low maintenance church, a church that reaches out for that spirit, for that dove personally. Zobaczcie, Noe, poczekawszy jeszcze następne 7 dni, znowu wypuścił gołębicę z arki. And please note that Noah waited another 7 days and then released the dove once again. Wiecie, wyobraźnia pastora, który głosi tego typu kazanie, jest pobudzona i ja też chciałbym tu zobaczyć od razu sabat. Please note that the imagination of the pastor who's preaching to you has been aroused, and I would also love to include the truth of the Sabbath. Bo tu jest powiedziane w następne 7 dni, następne 7 dni, następne 7. No aż się prosi, żeby tutaj widzieć sabat. Because you note that Noah repeated this action every 7 days and another 7 days. Ale to jest gdybanie, ja nie chcę iść w tym kierunku i wy nic nie słyszeliście, co ja mówiłem. But I don't want to go in that direction and you never heard a thing from me. Zobaczcie na werset 11. But please note verse 11. Gołębica wróciła do niego pod wieczór, trzymając w dziobie zerwany świeży liść z drzewa oliwnego, i poznał Noe, że wody na ziemi opadły. When the dove returned to him in the evening, there in its beak was a freshly plucked olive leaf. Then Noah knew that the water had receded from the earth. Palma, gałązka palmy. A twig or a palm leaf. Chociaż Pan Bóg zniszczył świat, to jednak wręcza gałązkę palmy poprzez ptaka Noemu. Even though God destroyed the earth, he presents Noah with a living branch. Możesz mieć relację ze mną. Ja chcę z tobą mieć przymierze. You can have a relationship with me, he says. I want to have a covenant with you. Noe musiał poczuć się lepiej, musiał zacząć odczuwać, że Pan Bóg o nim nie zapomniał. Noah must have felt a lot better then, because he realized that the Lord had not forgotten him. Czytamy w 12 wierszu, Noe wysłał gołębicę po raz trzeci. Poczekał jeszcze następne 7 dni i wypuścił gołębicę, ale ona tym razem już nie wróciła. We read in verse 12 that Noah waited another 7 days and released it, and says he waited 7 more days in verse 12 and sent the dove out again, but this time it did not return to him. Ponieważ gołębica miała teraz czystą przestrzeń, mogła iść i kontynuować swoją służbę i wykonywać pracę, która powinna być wykonana. Because the dove had clear air and it could go out and do what it needed to do. Czy adwentysta dnia siódmego może sobie teraz wyobrazić typ radości, jaki zapanował na arce? Can the Adventist here now recognize the type of happiness that filled the ark? Prawdopodobnie nie, łącznie ze mną. I believe that even not with me. Dlatego że my jesteśmy bardzo statyczni, my nie potrafimy podskoczyć z radości. Because all of us are rather static. No bo pomyślą, we że fail to be able to jump for joy. No bo pomyślą, że zgłupiał. Otherwise people might think that I've gone crazy. Bo my się wstydzimy naszych uczuć. Because we're ashamed of our feelings. Wiecie, czasami jest pięknie, kiedy potrafimy z radości ku Bożej chwale wyskoczyć i powiedzieć yes. Because you know sometimes it's wonderful to see when someone can in their joy jump to God and say yes. Jestem pewny, że gdy Noe zobaczył, że powierzchnia ziemi jest osuszona, powiedział: "To jest to!" I'm sure that when Noah realized that the surface of the earth had dried up, he must have said, "This is it. Wychodzimy. We're out of here." Chciałbym wam powiedzieć, że gdy czytamy ten tekst w języku hebrajskim, I must say that when we read this text in the Hebrew language, zauważamy, że Noe w tym momencie został zatrzymany przed wyskoczeniem z arki. We note that Noah was stopped for a moment just prior to jumping out of the ark. Wiecie, kiedy czytamy werset 13, to zauważamy, że kiedy Noe spojrzał przez otwarty dach, co Noe zobaczył? When we read verse 13, we note that as Noah looked up through the window in the roof, what did he see? Co nam mówi Biblia? What does the Bible tell us? On zobaczył powierzchnię. Powierzchnię. The Bible tells us that he saw a surface. Tylko powierzchnia była sucha. And this surface was dry. Pod powierzchnią wciąż było błoto i woda. But underneath the surface it was still muddy and damp. Wyobraźcie sobie, co by się stało, gdyby w tym momencie Noe był wyskoczył z arki. Imagine what would have happened if Noah at that moment had jumped from the ark. Byłby przeżył to, co przeżywają ludzie, którzy znaleźli się w lotnych piaskach. He would experience that which people who have landed in quicksand experience. Czy Pan Bóg nie jest dobry? Isn't God wonderful? To jest właśnie miara Bożej łaski. This is a measure of God's grace. Kiedy jesteśmy podekscytowani czymś, co dobrze wygląda.
When we are excited sometimes by something that looks good. Pan Bóg powstrzymuje nas i czasami nie potrafimy tego zrozumieć. Przecież to wygląda tak dobrze. The Lord God often holds us back and we fail to understand because it looks so pleasing. Dlaczego Pan Bóg nas powstrzymuje, gdy wszystko wygląda fantastycznie? Why is he holding us back when everything looks so good? Wydaje się czasami, że jest to niewłaściwe. Ponieważ gdy otwiera dach, to powinno wszystko oznaczać, że to jest dobry sygnał na to, żeby wyjść. Sometimes this doesn't seem right to us because surely when he opens the roof and everything is looking good, it should be time to go. Ale wiecie, Pan Bóg widzi, co jest pod powierzchnią. But you know, God sees what's beneath the surface. Pan Bóg wiedział, że jedynie powierzchnia jest sucha, ale pod spodem była woda i błoto. God knew that only the surface was dry, but below and beneath it was mud and wet. Pan Bóg zatrzymuje nas, aż wszystko jest suche, od środka aż nad powierzchnię. The Lord holds us back until everything is dry beneath the surface. Wiecie, jest tak wiele różnych relacji, które rozpoczynamy z ludźmi. You know, there are many relationships that we enter into with other people. I widzimy, że wszystko zapowiada się dobrze. And we feel that everything's looking good. Ale powierzchnia zawsze dobrze wygląda. But the surface always looks good. Ponieważ jako ludzie zawsze patrzymy na powierzchnię. Because as people, we only look at the surface. Jeżeli twoja twarz jest piękna i masz tam wszystkie kolory, które sobie tylko życzysz, nie zawsze oznacza to, że to kolorowe jest również w środku ciebie. If you've got beautiful skin and a beautiful face and all the colors that you desire, does not necessarily mean that you're a colorful person inside. Jako ludzie jesteśmy mieszkańcami powierzchni. As humans, we are inhabitants of the surface. My wiemy zawsze, jak uporządkować powierzchnię. We always know how to organize our surface. My jesteśmy specjalistami w przykrywaniu na powierzchni win i błędów. We are specialists in covering off under the surface all the sins and all the wrongdoings. Mamy sposoby i środki, jak to zrobić. We have all the means and methods at our disposal to hide these imperfections. Zawieramy związki małżeńskie i wchodzimy w relacje i nie pytamy Boga o to, co jest pod powierzchnią. We enter into marriage and serious relationships without even asking God what is beneath the surface. Jako ludzie czasami najpierw wyskakujemy, a później mówimy: Boże, ratunku! Often as people we leap forward and then we have to cry, God help. Kiedy wyskakujemy na tę powierzchnię, zauważamy, że zaczynamy tonąć. For as we jump onto that surface, we realize that we're sinking. Drodzy braterstwo, nie każda powierzchnia, która wygląda dobrze, jest faktycznie dla nas dobra. Brothers and sisters, not every surface that looks good to us is good for us. Powinniśmy zwolnić. We need to slow down. Kiedy nasze serce mówi nam skacz, when our heart tells us to jump, posłuchaj tego, co mówi rozum. Listen to what your mind tells you. I myślę, że wszyscy popełniamy w tym momencie błędy. And I believe that all of us make the mistake at this point in time, together with me. Bo gdy nam się podoba powierzchnia, because when we like what we see on the surface, to nasz umysł jest uśpiony. Then our mind often is put to sleep. Ale rozum może mówi nam w tej chwili: chwileczkę, chwileczkę, zaczekaj. But our mind might be telling us at this point, hey, hang on, just dlaczego wait. Ta powierzchnia wygląda tak dobrze? Why is the surface looking so good to you? A jeżeli jesteś jeszcze mądrzejszy, and if you are even smarter than that, to jeżeli coś wygląda bardzo, bardzo dobrze, then if something looks very, very good, to to oznacza, that it means, że coś jest bardzo złe. That often it might be very, very bad. Doświadczyliście tego w życiu? Have you experienced this in your life? W tym świecie, w którym żyjemy, jesteśmy w stanie zmieniać rzeczy i spowodować, że wyglądają jak coś, czym faktycznie nie są. The world that we live in allows us to make things appear to be something that they are not. Mamy takich ludzi w moim kościele i w wielu innych chrześcijańskich wspólnotach. We have such people in my church and in many other Christian fellowships. A czasami nawet ja sam jestem taki i nie lubię się do tego przyznać. And sometimes I'm even like that myself and I hate to admit it. Czasami ja sam zawieram znajomości i oceniam tę drugą osobę, tą drugą stronę na podstawie tego, jak ta strona wygląda. Often I might meet someone and I judge them according to what they appear to be like on the outside. Tak więc Noe spojrzał i powierzchnia była sucha.
So it says that Noah looked on the surface and it appeared to be dry. Ale pod powierzchnią ląd nie był suchy. But beneath the surface the earth was not dry. Dlatego zobaczcie, co jest napisane w 14 wersecie. So please note what's written in the 14th verse. Kolejny liczebnik. Another figure. Dlatego czytamy w drugim miesiącu. Widzimy, upłynął czas w drugim miesiącu. That's why we read that in the second month, another period of time had passed. A w drugim miesiącu, 27 dnia tego miesiąca, ziemia całkowicie wyschła. But in that second month, on the 27th day of that month, the earth was completely dry. Teraz był czas, aby Noe wyszedł z arki. And now was the time for Noah to leave the ark. To ciekawe, że teraz Noe się boi. It's interesting that now Noah is fearful. Dlatego Bóg mu mówi: teraz wychodź, teraz jest czas, żebyś wyszedł. That's why God reassures him: now is the time for you to leave. Noe zaczął wątpić w swoje przekonania, dlatego Pan Bóg mu powiedział: musisz teraz wyjść. Noah started to doubt his own assessment of the situation, and that's why God had to encourage him to leave now. Chciałbym, abyście zauważyli jeszcze jedną rzecz. I'd like you to notice one more thing. Gdy czytamy tę historię, zwłaszcza rozdział 6 i 7. When we read this story, particularly chapter 6 and 7. I teraz, kiedy czytamy zakończenie tej historii, and now as we read the conclusion to this story, to możemy zauważyć bardzo interesującą manifestację Bożej łaski. We can note a wonderful manifestation of God's measure of his grace. I miejcie jeszcze 3 minuty cierpliwości dla mnie. Chciałbym wam pokazać niesamowicie ciekawą rzecz. Please be patient with me for the next 3 minutes. I have something wonderful to show you. W zapisie wydarzeń przed tym momentem, kiedy Pan powiedział Noemu, aby wszedł do arki, jest powiedziane. In the text where God, before God tells him to enter the ark, it said. I to możemy znaleźć w wersecie 7 z 7 rozdziału. And we can find this in chapter 7 and verse 7. Że Noe i jego synowie weszli do arki, a następnie jest powiedziane, że żona Noego, i w końcu jest napisane, że weszły żony synów jego. We note that first Noah was invited to come into the ark, and then his sons, and then Noah's wife, and then the wives of the sons. Muszę wam powiedzieć, że ja nigdy na to nie zwracałem uwagi. I must tell you that I'd never really noticed this before. Możemy więc dopatrzyć się w tym wersecie wskazówki oddzielania. And so maybe we can note in this the doctrine of separation. Oni nie byli razem. They weren't together. Być może się spierali. Maybe they had the fights. Być może byli poróżnieni na temat absurdalnej decyzji Noego. Maybe there was something that stood between them, something absurd. Dlaczego na początku nie szli krok za krokiem razem, tylko osobno? And that's maybe why instead of going together they came in separately. To jest ciekawe, że kiedy patrzymy na świat zwierząt, to widzimy, że tam do arki wchodził samiec i samica, samiec i samica. When we look on the animal kingdom and the animals coming into the ark, we note that they came in male and female. Ale jak patrzymy na środowisko człowieka, to widzimy, że najpierw idą faceci, a potem idą kobiety. And here we find that when we look into the realm of the human world, the first come the guys and then come the girls. Ale zobaczcie, co się dzieje, kiedy wychodzą z arki. But note what happens when they leave the ark. Jesteśmy poinformowani, że gdy wychodzą z arki, wychodzi Noe ze swoją żoną i synowie jego ze swoimi żonami. We note that as they're leaving the ark, Noah came out of the ark and his wife and Noah's sons and their wives. Chciałbym wam powiedzieć, że właśnie w tym możemy przeczytać i zobaczyć wspaniałą manifestację Bożej łaski. And again, I believe that here we see a wonderful manifestation of the measure of God's grace. Z kościoła, z Bożej arki możemy wyjść pojednani. From as we come out of God's church, God's ark, the church, we can go out reconciled. Ile na tej sali jest rodziców, którzy chcieliby w tej chwili być w arce razem ze swoimi dziećmi? How many families do we have where they're present here, where the father and the mother would love to be here with their children? Ile w tej sali jest żon, które chciałyby być w tej arce ze swoimi mężami? How many women do we have here who would want to be here with their husbands? Ile jest mężów, którzy chcieliby być ze swoimi żonami? How many men do we have present here who would like to be here with their wives? Drodzy braterstwo, ale Pan Bóg obiecuje nam, że jest ratunek i jest szansa dla tych, którzy nawet wchodzą poróżnieni, że będą mogli wyjść razem. But in this story we are given hope that often as we enter individually into something separately because of whatever differences may be between us, we can leave
united and we can live reconciled. To jest to, co Pan Bóg nam obiecał. I to jest to, co odnajdujemy w historii Noego. This is what the Lord has promised to us and this is what we discover in the story of Noah. Dla mnie osobiście jest to niesamowicie wielka manifestacja Bożej łaski. For me personally, this is an incredible manifestation of the measure of God's grace. To jest trudno zrozumieć, że jest tak, że wymiar łaski, że ta miara łaski jest tak wysoka i tak głęboka, tak wszechogarniająca. It is so unbelievable to know that God's grace is so high, so wide and so deep. To jest szerokie, a nawet szersze niż potrafimy to pojąć. It is so wide that it is beyond our comprehension. Miara Bożej łaski jest ponad nasze zrozumienie. The measure of God's grace is beyond our understanding. Doświadczmy tej łaski dla siebie od dzisiaj. Doświadczmy jej zawsze. I would encourage you to experience that sort of grace today and forever. W naszym polskim śpiewniku jest hymn, który mówi, który mówi nam o tym, że Zbawca wiele razy mówił nam: przyjdź do mnie, dziecię. In the Polish hymn we have a hymn where God is appealing to us, come to me, my children. Przyjdź do mnie, dziecię. Po raz kolejny i kolejny i kolejny. And again and again he continues to invite his children. Drodzy braterstwo, chciałbym, abyśmy zaśpiewali ten hymn, kończąc to rozważanie, to wspólne studium na temat wymiarów Bożej łaski. Brothers and sisters, I would like to conclude our discourse on the measure of God's grace with this hymn. Poszedłem do nich w złym nastroju. I came to him with a bad attitude. Znękany i pełen win. I was fearful and full of sin. A on przyjął mnie i grzech mój serca zmył. Zbawiciel Boży Syn. Jeżeli są muzycy, chodźcie i gramy to. But he accepted me and washed away the sin from my heart. Drodzy braterstwo, słyszałem Zbawcy wdzięczny głos. Spragnieni, zbliżcie się. I heard my Savior's calling voice. Those who are needy, come to me. Już nie będę czytał tego hymnu. I won't read anymore of this. Chciałbym, aby to było naszą modlitwą. I would want this to be our prayer as we conclude. Powstańmy do niej. Let's stand.